biogramów, w tym trzy osoby duchowne, które są umieszczone na wstępie. Ja oczywiście nie będę opowiadał życiorysów tych osób. Tak się złożyło, że trzy pierwsze biogramy ułożyliśmy generalnie według nazwisk alfabetycznie. Może by nie było jakiś tam, że ktoś jest mniej albo bardziej ważny. Akurat tak się zdarzyło, że ksiądz Ferencowicz, arcybiskup Kraniewiecki i ksiądz Michał Kral to są trzy pierwsze postacie zaprezentowane w naszej publikacji. Na tym zdjęciu unikalnym, ono jest z 1940 roku, ksiądz Ferencowicz. Teraz powiem dokładnie. No tutaj jest jeszcze Antonina Lesiuk, niedawno zmarła, z domu Ferencowicz, po lewej stronie na górze, razem z mężem. Zaś po prawej stronie na górze to jest Janina Ferencowicz, jeszcze żyjąca, czasem odwiedzająca Pyżany. Była tutaj we wrześniu. Od niej też chyba to zdjęcie. Słucham? Jest też? Aha, Pyżana, tak. Ona w Toruniu generalnie mieszka, a tutaj przyjeżdża do rodziny. No i na dole rodzice Ferencowiczów, Franciszka Ferencowicz z domu Swajanowska, ksiądz Józef Ferencowicz i Karol Ferencowicz, ojciec księdza. Ksiądz Ferencowicz był bardzo zasłużony dla rozwoju kościoła katolickiego tutaj na ziemiach zachodnich. On organizował nauczanie katechezy. W tych czasach, kiedy no, to było praktycznie zabronione, kiedy nauczania katechezy robiono w szkołach, nie w szkołach, tylko w domach prywatnych, i za co też władza nie lubiła. Był też organizatorem seminarium duchownego w Słupsku i tam też przez długi czas dyrektorował. Zobaczą Państwo, aha, no to tutaj jeszcze pokażę. W książce są te wszystkie fotografie, które pokazuję, są zamieszczone z opisem. Choć na przykład tutaj jest cała grupa dzieci. Na pewno Państwo rozpoznają część swoich dziadków czy rodziców. Tutaj na pewno widzimy nad księdzem Kralem dawnego sołtysa Józefa Stojanowskiego. Jeszcze jako młodego ministranta tutaj. Tutaj myśmy rozpoznali Stanisława Nykietów, mojego wujka, który też już nie żyje, jest pochowany na cmentarzu w Pyżanach. Także cała grupa osób, naszych przodków praktycznie. I tu kolejne, to jest akurat zdjęcie księdza Ferencowicza z akt metrykalnych. Tu jak udziela ślubu, tu jest z biskupami, a tutaj jest jego rodzina w Złoczowie, ponieważ to też ciekawa historia. No nie wszyscy tutaj przyjechali, część z nich jest takich szczególnie mieszanych rodzin. Tutaj akurat jest kuzyn księdza. No został na Amrozach, został obywatelem ukraińskim, czy tam Związku Radzieckiego wtedy po 1945 roku. No i do tej pory ich rodzina Ferencowiczów żyje w Złoczowie tym razem.